Borysław Wujanowicz, chwilę po wygranym pojedynku. Przede wszystkim chciałbym się zapytać, jak się czuje nowy mistrz Europy Sanda Only One? Jak się osjeća nowy majstor Sanda Only One? Veoma sam srećan, jako zadovoljan zbog meča, zbog pobjede. Prezadovoljan sam svim što se desilo ovih par dana ovdje, a pogotovo večeras ovim odrađenim mečom. Bardzo jest zadowolony ze swojej walki, jest po prostu podekscytowany, jest zadowolony ze swojej wizyty w Polsce i tych kilku dni, które tutaj spędził również przed walką. Właśnie byłem bardzo zdziwiony, ponieważ Borysław cały czas się uśmiechał podczas pojedynku, więc to było takie imponujące. Co tak naprawdę, jak bardzo dobrze, jak się czuł podczas tej walki? Każdy da się ma osmiech, pa sobie okał full cool, cijelo vrijeme, neko borbe. Zašto to, kako? Da, bio sam jako spreman za ovaj meč. Nisam uopšte osjećao težinu meča, znači protivnik je bio izuzetno težak, međutim, ja nisam imao osjećaj težine u meču, bio sam siguran u sebe, bio sam jako spreman za ovo i zato sam pobjedio. Borysław był dobrze przygotowany do bitwy, był spokojny, przez całą swoją walkę mówi, że był bardzo dobrze przygotowany i w ogóle nie odczuwał tej wielkiej presji i ciężkości tego trudnego meczu dla niego. Był pewny w swojej umiejętności, dlatego nie miał problemu ze zwycięstwem. Ryszard tuż po walce trzymał się za bok, za żebro. Czy Borysław widział, że uszkodził właśnie żebro swojego oponenta? Widział, że ozlijedio rebro protivnika. Da, to je bilo u prvoj rundi, pogodio sam ga odmah koljenom, izuzetno jako i osjetio sam da sam unačio rebro, pretpostavljam da je možda čak i zlomljeno. Mówi, że zauważył to rzeczywiście, prawdopodobnie uderzył go kolanem i był troszkę zaniepokojony tym, co się stało. I na koniec, czy Borysław był zaskoczony, że w zasadzie po tylu mocnych ciosach jego rywal cały czas stał na nogach? Jeśli bio kao iznenađen da nakon ovih svih udaraca tvoj protivnik još je bio požad na nogama. Da, da, podnio je zaista nevjerojatne udarce. Ja sam imam izuzetno jak udarac desnom rukom. Uglavnom obaram protivnike s tim udarcem, međutim on je sve to izdržao i želim mu čestitati na tome. Mówi, że był bardzo zaskoczony tym, co się działo, że przede wszystkim jego prawa ręka jest bardzo mocna i był zaskoczony, że przeciwnik nie pada po tych ciosach, a również po wielu mniejszych ciosach w międzyczasie i chciałbym mu za to serdecznie pogratulować. Gratuluję w takim razie, congratulations, good luck. Thanks. Thank you.